Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Moje pytanie skierowane jest do prokuratora generalnego, ponieważ z informacji, które do nas docierają i jest rzeczą powszechnie znaną, że sprawa dotycząca firmy Amber Gold jest sprawą dosyć skomplikowaną z punktu widzenia inwestycyjnego, z punktu widzenia organizacyjno-prawnego, z punktu widzenia biznesowego. Jak wiemy, w tych sprawach prokuratorzy podjęli określone decyzje procesowe. Nie zawsze wiedza prokuratorów jest wystarczająca, żeby podjąć określone decyzje, ale zawsze można skorzystać z biegłych, z ekspertów. Czy w tych sprawach prokuratorzy podejmowali takie próby i czy korzystali z takich opinii? Dziękuję.